Dzień dobry kochani, witam się z wami po świętach. Jeszcze taki ziemniaczek, bo niedawno wstałam, ale słuchajcie, czekają mnie bardzo fajne 3 dni, bo dzisiaj przyjeżdża chwilę po południu Judyta, jutro jedziemy do Poznania po Kingę, no i w piątek dziewczyny wracają do domu, ale wiecie, my się w takim składzie widzimy raz do roku. Także stwierdziłam, że skoro coś się będzie działo, to będę nagrywać vloga, a przy okazji będzie to też fajna pamiątka dla mnie. Także idę nam zaraz zrobić śniadanie, szybko się ogarniam i chcemy jeszcze zdążyć jechać na zakupy, zanim trzeba będzie z pociągu odebrać Judytę. Ja też mam plan kupić kalendarz, bo jednak ten malutki oddaję Marcinowi, niech on sobie go używa, a ja chcę porządny kalendarz, w którym zmieszczą mi się też dokumenty. Poza tym musimy też sprawdzić, czy mechanik między świętami działa, bo słuchajcie, wczoraj chcieliśmy jechać do rodziny, odpalamy Hondę, a ona nic. A wiecie, stała u nas na podjeździe, więc musieliśmy wypchnąć ją przed dom. Pojechaliśmy mercem, wróciliśmy do domu, Marcin poszedł odpalić Hondę i oczywiście odpaliła. Także do wymiany jest jakaś pierdoła, może się gdzieś wilgoć dostaje, no ale trzeba to zrobić, tym bardziej, że prawdopodobnie na początku stycznia albo w ogóle jakoś w styczniu być może będziemy jechać do Wrocławia, a wiecie, jeżeli się okaże, że jedziemy do Wrocławia, to pojedziemy Hondą, więc musi być sprawna. Koleżanki się śmiały, że chyba wyczuła, że chcę ją sprzedać i się od razu magicznie naprawiła, bo serio, jak ona nie odpaliła, pojechaliśmy do rodziny, wróciliśmy i ja jeszcze przeglądałam samochody w internecie i akurat Marcin poszedł ją sprawdzić i odpaliła, więc ja mówię, no tak, przestraszyła się. Matka z łomem zagroziła, to od razu jeździ. A Marcin też do mnie mówi, że ale Honda nie jeździ, Honda może zgnić, a musi jeździć, więc dobra, naprawmy ją. Już 5 lat w tej rodzinie, to niech jeszcze trochę pojeździ. A czemu zamknąłaś pies? Żeby pies nie sikał. Po jaką ciocię jedziemy? Po ciocie auteczkiem. Auteczkiem jedziemy, po ciocie Judyty. Tak? Jedziemy po ciocie Judytę? Po ciocie. No. Jedziemy? Jedziemy? Widzisz już pociąg? Zaraz zobaczysz. Zaraz minie słup. Patrz tam szybko. Zobacz. Widzisz go już? Widzisz pociąg? No tam jedzie, zobacz. Widzisz? Niebieski, szybko, no tam. Jedzie. Idziemy do domku, tak? Chodź. Do mini. O, całko wyciąga. Jest też szkło. Chodź, proszę. No weź prezencik. Jeszcze tu jest autko, zobacz. Tu jest Lamborghini. A tu jest śmieciarka. No nie płacz. Może do mnie się wstyd przynosisz rodzinie? McLaren! To jeszcze lepszy. To jest McLaren, misiu. Kochanie, popatrz na mnie. Zbudujemy wszystkie duplo. Pokażemy ciocie, ile ty masz duplo. A ja mam takie łakoniki. No, bo ta ciuchcia pasuje też. Wszystko do siebie pasuje.
Dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj już nic nie nagrywałam, bo cały wieczór spędziłyśmy z Judytą. Później jak Marcin usypiał małego, przyjechała do nas jeszcze Sandra. Także posiedziałyśmy sobie tak dość do późna, a dzisiaj jesteśmy już po śniadaniu. Podcinałam Judycie włosy, bo je też od razu myła, ogarnęłam się i teraz ona siedzi ogarniać, a ja biorę Domisia i Łatkę na chwilę na ogród. O 13 musimy wyjechać z domu, bo jedziemy do Poznania odebrać Kingę. Kinga była w sumie w pociągu do nas szybciej niż my podniosłyśmy się z łóżek, ale nieważne. A ja teraz malując się otworzyłam nowy tusz do rzęs i słuchajcie, tak sobie posklejałam rzęsy, chociaż na kamerze wyglądają całkiem nieźle. Ale w lustrze jak je malowałam, to mówię nie, po prostu tragedia. To jest zawsze tak okropny przeskok, kiedy wyrzuca się stary, już podeschnięty tusz do rzęs i przechodzi na nowy, taki totalnie, totalnie płynny. I mam zawsze taki problem, żeby nie posklejać tych rzęs, żeby je rozczesać, ale mówię, w nagraniu wyglądają całkiem ładnie, więc tego się trzymajmy. Papa! Ładnie, papa. Zrobisz papa mamie? Bye bye! Bye bye, kochanie. A buzik chce? Nie, ty. O tak. Daj mi buzik. Ale nie w powietrzu, to... tylko ładnie po całym mamie. Policzek. Daj mi. Buzik. Tu będziemy klepać po tej pupie. No, ta jest piękna. Jak ci się jechało w poznańskich korkach? Super mi się jechało. Wyjechałyśmy o 13, no dobra, może 5 po. Jechałyśmy godzinę 10 do Poznania, także chciałyśmy wypić kawę i no wypijemy, ale w drodze powrotnej. Jadki ci tak rozpieszczają. Na wiórku. A zobacz, co my tu mamy. Co to takiego? Autko, no. A to co to jest? Wiesz co to jest? Aha, wie, bo wszystko już porozwalał. Aga mu kupiła świąteczne. Przecież wszystko było w świątecznych. 5 razy już ściany malowałam. Idealnie. Właśnie kasę mówi, nie kupuj tego. Chyba, że nie lubisz Martynie. Nie udało się. Super, Laurka się tu fajnie bawiła, a kasę uważa, że rozmaza. Boczku ci nie dam w makaronie. Bez spora dostaniesz suchy. Proszę, masz. To taka wersja trochę dla dziewczynek, ale potem to dopiero ogarniam. Fajne? To jest. Super, brawo. A powiesz cioci dziękuję? Musisz podziękować cioci, powiedz dziękuję. Dziękuję. I przytul ciocię, ukochaj ciocię. Młodki, malutki. No, leć, otwieramy? Tak. No pewnie. Ciocia ci pomoże. Nawet cię ma pazuri. Tak nie to zębami. Oj, zęby to też ciocia takie ma. Zębami. O. O. Proszę. A co to za autko? Ma napisane? Mhm. Czy tata nam powie? Citroen 11B Traction Avant Cabrio 1939. Powtórz. 409, tak? No, 409. Podoba ci się? Będziesz się bawił? To teraz masz kolejne autko do oderwania zderzaków. A pokaż, opony da się zdjąć, czy będą jeździć w kołach? Bo on wszystkie opony ściąga. A to zdejmie. Nie, nie, nie trzeba pokazywać. Patrz jakie autko mam. Patrz jaki Citroen. Ja. A ty co chcesz, Łatusia? Ale opony nie zdejmuj. Masz pudełko. Łatka prana, to można kochać. Robi ten, bierzesz 4, oddajesz 8. Jeszcze raz.
Gęś wodą? Nawet nie trzeba bardzo... Zrób tacie pieczątkę. Na czole. Zrobiłeś mi pieczątkę? No ja ci tu muszę. To tu zrób. Aha, to tu zrób. My dziś, słuchajcie, z wizytą gwiazdy mówimy, wyjedziemy o 13:00, to jeszcze sobie kawkę w maku na spokojnie wypijemy, zanim Kinia przyjedzie. No i nie, bo po prostu takie były korki w drodze do Poznania, że trasę, którą w normalnych warunkach się robi 45 do 50 minut, my jechałyśmy godzinę 15. Ale jak już wyszłyśmy z parkingu, to szybko zamówiłyśmy kawę na wynos, ja poszłam po Kingę, Judyta poczekała na zamówienie, no i zgadałyśmy Kingę i pojechałyśmy do mnie, bo jakby szkoda nam było siedzieć w galerii. Po przyjeździe zrobiłam nam obiad, no i zjedliśmy sobie wszyscy razem, a potem to już wiecie, poszłyśmy też do sklepu, trochę razem siedzieliśmy, trochę z Domisiem, trochę z Marcinem, trochę razem, trochę same i tak nam minął wieczór, a teraz Dominika kładzie Marcin spać, a my już wiadomo, będziemy sobie siedzieć razem. Także Domiś pod opieką taty, a my babski wieczór. Dzień dobry, jesteśmy już po śniadaniu, tam dziewczyny na dole jeszcze walczą z Dominikiem, żeby dokończył jedzenie. Ja się przyszłam ogarnąć i zaraz jedziemy już do Poznania. Jest chwilę po 11:00, a dziewczyny mają przed 14:00 pociągi, ale stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie wcześniej, jeszcze pochodzimy po sklepach, a ja muszę zabrać Domisia, bo Marcin już dzisiaj poszedł do pracy. Mały się w ogóle w nocy obudził z wielkim płaczem, z wielką awanturą. Nie ma taty, tata ma być, mama idź stąd, bo on ostatni praktycznie tydzień spał codziennie z tatą, a ja spałam w sypialni. Także straszna była awantura, ale Marcin go przyszedł uspokoić, zostawił go już potem, wiecie, już szło łagodniej go przekonać, że tata idzie do pracy i musi spać z mamą. Na szczęście wstał dzisiaj w dobrym humorze, także zaraz myjemy zęby i jedziemy. Co prawda nie biorę mu wózka do galerii, bo żeby potem z dziewczynami zejść na peronę i tak dalej, to po tych schodach z tym wózkiem nie, odpuszczę sobie. Także trzymajcie kciuki, żeby mi nie uciekał. Jesteśmy już z Miśkiem w aucie, Domiś wpięty. Odstawiliśmy dziewczyny na pociągi, poszliśmy jeszcze do Action kupić prześcieradło. Co prawda, słuchajcie, nigdzie nie ma prześcieradła w rozmiarze 120x200. Znaczy, jakbym zamówiła z Allegro, to na pewno by było, ale tak stacjonarnie to nie. Ale wzięłam 140, najwyżej będzie trochę odstawać. Jak się okaże, że jest tragedia, to te prześcieradła będą po prostu na nasze łóżko, bo my mamy akurat teraz 140, a na Dominisie domówię po prostu inne prześcieradła. Na razie kupiłam takie bawełniane. No i jedziemy do domu. Zobaczcie, co mi przyszło. Wiedziałam, że nie będzie mnie w domu, jak kurier przyjdzie i zostawiłam karteczkę w drzwiach. I słuchajcie, poskutkowało. Paczuszka na mnie czekała tam, gdzie chciałam, także bardzo się cieszę. Idę posprzątać kuchnię i potem rozpakowuję. Powiesz jeszcze raz, co ci tata obiecał? No. Jak będzie, to... Tata mi tata mi da. A wyraźnie? Ale... W piwnicy są autka. I co ci tata obiecał? Że jak będziesz starszy, to ci je da? Tak mi powiedziałeś? Przed chwilą przebieram małego na łóżku, bo wstał z rzemki. I mówię do niego, że pojutrze jest Sylwester. I że będzie nowy rok. I w nowym roku będzie rok starszy. On mówi, że tata mu powiedział, że jak będzie starszy, to mu da jego autka. A Marcin ma w piwnicy pełno jeszcze modelów aut, które jednego Domisiowi dał, no i go zniszczył kompletnie, więc reszty mu nie daje. No i mu obiecał, faktycznie mu obiecał, skoro tak mówi Bubuś, tak? Auk, ten kajt. Patrz, dał mi takie auto, a ja kocham. Kochasz to auto? Tak. Mm-hmm. A co jeszcze kochasz? Jeszcze tam auto i one
Nie ma baterii, ma słabe baterie. Trzeba kupić nowe baterie. I kupisz mu nowe baterie? Tak. A gdzie? Do Brico. W Brico, dobrze. A kiedy chcesz iść do Brico? Po nowe baterie do autka, żeby działało. No, a kiedy? Dzisiaj czy jutro? Dzisiaj. Dzisiaj? I kupię mu takie nowe baterie i będzie działać. Byliśmy z Miśkiem w piwnicy tak długo, aż nie zjadł, potem się jeszcze bawił, a później weszliśmy już jakby, wiecie, no na piętro i musiałam tak wymienić filtr w dzbanku, umyć cały ekspres łącznie z tym, wiecie, wkładem w środku, z tym blokiem zaparzającym, czy jak to się nazywa. Też wyprała mi się pościel w międzyczasie, także ją teraz rozwiesiłam. Zrobiłam nam herbatkę i chyba się pójdziemy bawić. Gdzie ty mnie prowadzisz? Tu. No i co mam tu zrobić? No. No, co mam zrobić? Na rączki? Tak. Ale co ty chcesz sięgnąć? Tu nie ma nic dla dziecka. Ale to zegarek. Zegarek? Jaki zegarek? Tak. Ale to nie jest zegarek dla dzieci. To jest taty zegarek, jego nie wolno zepsuć. Ale ja troszkę pokręcę. Pokręcę? Ty lepiej nie kręć, chodź, pójdziemy się bawić. Będziemy robić lody? Tak. To ja przyniosę lodziarnię do ciebie, do pokoiku, może być? Tak. Let's go.